Witam pana. Dzień dobry, panie przewodniczący. Miło, pan wie, tak zupełnie przypadkiem. Wie pan dlaczego na Żoliborzu? Interesujący Żoliborz? Nie, bo tak pomyślałem, że pan się urodził w Londynie, a tutaj jest tak trochę londyńsko. Powiem krótko, urodziłem się w Londynie, ponieważ nobody is perfect, nie jest ideałem. Richard Henry, na pana mówią. W metryce było Richard Henry Francis, ale w dowodzie osobistym polskim podobno był jakiś ukaz, że nie może być trzech imion. Skądinąd była straszna awantura między moim tatą a moją mamą, ponieważ w mojej rodzinie, od strony ojca, od iluś tam pokoleń, zawsze pierworodny Henryk. Ojciec Henryk Tadeusz, dziadek Henryk Karol, pradziadek Henryk Aleksander, prapradziadek Henryk Ludwik, a ja, mama, tak powiem, przeforsowała na siłę Henryk, ale na drugie, Ryszard Henryk. W związku z tym, na zasadzie pewnego kompromisu, na chrzcie, który odbył się już nie w Wielkiej Brytanii, tylko w Belgii. Belgii, tak. Jean Blue. Henri Richard, na chrzcie, więc Henryk Richard. Genetycznie pan ma to przenoszenie się ciągłe, podróżowanie. Pan chyba w jednym miejscu nie usiedzi, co? Latający Holender albo żywy czy tułacz. Natomiast... No, albo zbieracz mil lotniczych. Rzeczywiście w podróży odpoczywam, znaczy pracuję. Odpoczywam. W sensie, tak powiem, psychicznym, nie męczy mnie to i dużo piszę właśnie w podróży. Tak, czytam w Gazecie Polskiej te pana wspomnienia. Byłem w Uzbekistanie, w Tadżykistanie to, w Afryce no, tamto. Niech pan nie umniejsza wielkiej mojej aktywności raczej dziennikarskiej, ale lubię pisać i myślę, że będę na emeryturze, to będę pisał. Chcę napisać pamiętniki polityczne. Swoje. No tak, ale to będzie taka trzecia RP w osiedle. Dłuższe niż Churchilla, moim zdaniem, wyjdą. Parę kroków stąd, na Żoliborzu, kiedyś mnie Jarosław Kaczyński okrutnie nabrał, gdy chodzi o Churchilla. Myślę o Churchillu, słynna maksyma Churchilla, no sports, tak? Czyli żadnych sportów nie uprawia. Pan też tak raczej telewizyjnie. Na co? To jest, mówię, czy to nieprawda? No jak to nieprawda? Ja nie uprawiam żadnych sportów. No to nieprawda. Wydawało się, że o Churchillu przeczytałem wszystko, a Churchilla to sporo. Myślę, nie no, prezesie, zaraz, no nie prawie żadnych sportów. Mówię, jak to? Podnoszenie ciężarów. To niemożliwe, mówię prezesa. Mówię, oczywiście, że tak. Nabrał mnie prezes, no bo oczywiście uprawiał podnoszenie ciężarów. Prezes dowcipny. Wiadomo, to nie wiedział pan o tym, wiedział. No wiedziałem. Prezes jest bardzo dowcipny. Gdzie pana jak sybarytę takiego można zabrać, jak nie coś zjeść? Nie jestem sybarytą. Olimpijczyka. Uznaję, tak, to jest taka bardzo specjalne miejsce w Pekalu. Ja pamiętam moje rozmowy z Ireną Szywińską, a ostatnio jadłem tutaj obiad z Andrzejem Kraścińskim, szefem Pekalu. No dzisiaj z panem. Ważne miejsce. A nie jestem sybarytą. Nie. Pewien polski polityk, był wicepremier, w rządzie AWS-u mówił, że jaki kto do jedzenia, taki do roboty. Ja bardzo dużo jem, ale też ciężko pracuję. Drugie polityczne życie dał panu Andrzej Leppe, panie przewodniczący. Tak jest, tak było. Bardzo dobrym wynikiem dostałem się z Dolnego Śląska i Opolszczyzny do Europarlamentu. To był pierwszy raz. Krawat biało-czerwony. Krawat tak się nosi, a nie tak. Ale te paski. Wiem, że pan nie nosi. A pan ma takie paski jak zebra, a to były porządne biało-czerwone barwy, ponieważ biało-czerwone to barwy niezwyciężone, żeby było jasne. Ale... Karpaccio, pan zobaczy na Karpaccio. Tu jest specyficzne, normalnie Karpaccio płaskie, a tu jest jak rolatka. Ale bardzo dobrze tutaj dają jeść. No, szef kuchni Jarosław Kuściński. Spróbujemy. Medalista. No i co? Jak pan się czuł w tej samoobronie? Przekąsi pan? Przekąszę. Dobrze. Więc odpowiadając na pańskie pytanie, ponieważ jest ono niesłychanie łatwe, byłem bardzo aktywnym europosłem. Myślę, że dobrze reprezentowałem Polskę i mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku wtedy w ciągu tych 5 lat w Strasburgu i w Brukseli. Jak smakuje? Bardzo, bardzo. Przepraszam, że w takich okolicznościach o to zapytam, ale wierzy pan w spiskową teorię na temat śmierci Leppera? Znałem go na tyle
żeby powiedzieć, że to nie jest typ człowieka, który myśli o samobójstwie, który pomylił samobójstwo, który samobójstwo popełniał w emocjach. Tam mówiono, że on ma długi, że ma problemy finansowe, że nawet może pójść do więzienia za długi. To jest człowiek, który jakby poszedł do więzienia, to jeszcze by zrobił z siebie więźnia politycznego. Kiedy wsiadał do samochodu, pierwszy telefon do żony, do rodziny, jak gospodarstwo, jak czy tam coś się ościeliło, czy nie, jak te strusie. To jest, mówię, nie wierzę w jego samobójstwo, poważnie. No, on mówił o talibach w klewkach i byli talibowie w klewkach. Miał rację. Na pewno był to człowiek bardzo niepospolity, bardzo utalentowany politycznie. Natomiast myślę, że zgubiła go chęć buszenia na salonach i to, że on, kiedy walczył z establishmentem, miał poparcie. Kiedy okazało się, że ten salon zaczął być dla niego miły, fajnie z nim zaczął bywać, no to wtedy ludzie go odrzucili. Nie lubię kaparów, wie pan, szczerze mówiąc. Uwielbiam karpaccio, ale kaparów szczerze mówiąc nie znoszę. A pan? Ja nie przepadam za kaparami. Zawsze biorę, wie pan, podwójny parmezan. Uwielbiam ser. I karpaccio z parmezanem, jak są kapary, nie wiedziałem, że są. Muszę, żadnych kaparów, żadnych oliwek, ale podwójny parmezan. To wtedy jest idealne. Pan lubi parmezan? Ja w ogóle sery bardzo lubię. A, nas coś łączy. Tak, tak. Tuska trochę pan tak podgryza, nie? Mocno w tej Brukseli. Tak jest, graliśmy w jednej drużynie w reprezentacji polskiego parlamentu. Jak on gra? Gra nieźle, kiedyś grał nieźle. Jak teraz gra, to nie wiem, teraz chyba głównie biega po tej Brukseli. Pamiętam mecz wyjazdowy ze Słowacją. To tak mało profesjonalnie, ale nie ustaliliśmy przed meczem. Nieprawdopodobne to strategia. Kto będzie strzelał karnego? Pierwszego, drugiego i tak dalej. Przegrywamy 0-2. Jest rzut karny i do piłki podchodzę ja i podchodzi do nas Tusk. Nie mówię w stronę, kto wcześniej strzela. No i proszę sobie wyobrazić, że no, ja chcę, on chce. A piłka kto strzelał? O, nie chciałbym panu podpaść. Śmiało. No pewnie Tusk, no. Czarnecki. Ustąpił panu. Pan został ustąpiony, czy ustąpił. Trikiem pewnie. Ale strzeliłem wtedy z karnego, potem strzeliłem drugą bramkę, ale przegraliśmy. No i co, wróci do Polski, znowu wam łupnia spuści. No, podziwiam pańskie poczucie humoru, pan powinien jakieś komedię kręcić. Nie wróci, bo się będzie tego łomotu, jak to pan określił, bał. I słusznie, bo łomot by dostał z prezydentem obecnym. Łomot by dostał na pewno, używając pańskiego brutalnego jakże języka. W związku z tym nie wróci i będzie, nie wiem, pomocnikiem Unii w Burkina Faso. Na przykład. Na przykład? No taka metafora. Dziękuję bardzo, bardzo było smaczne. Polecam tutaj panu rektorowi, ale pan rektor jakiś niejadek. Jaki kto do jedzenia, taki do roboty. A, świetnie. Ta wołowinka? Na komisie. Jak pan woli dietę? Nie, ja bardziej tak powstrzymuję. Polecam panu świetną dietę. Genialna, polecam panu, naprawdę. Uwielbiam ją. Dieta kiwi. Wie pan, na czym polega? Nie. Przy diecie kiwi je pan wszystko poza kiwi. Smacznego. No widzę, że pan się bardzo mocno stosuje do tej diety, co? Jakieś kolejna aluzja, proszę pana. Kochanego ciała nie za dużo. Ale co my, no wie pan, co my nie będziemy udawać? No lubi pan po prostu to życie takie salonowo. Nie, salonu nie znoszę. Nie znoszę, ale salonu, lubię zjeść. Na no. Miłość boską, gdzie pan nie znosi tego salonu? Przecież nie znoszę. Antysalonowy, antyestablishmentowy, ale lubię zjeść. No to jest faktem, że tutaj prezes mnie opisał w swojej książce jako obżartucha. To prawda. No. I mówię, no prezesie, no. Zrobił prezes ze mnie obżartucha z kwaśniewskiego alkoholika. Musiałeś pisać o tym, musiał prezes pisać o tym, że tyle jem. A co, nie jesz? Mówi prezes, no. Amicus veritatus, przyjaciel prawdy. No. Rzeczywiście, ja lubię jeść.
To może zjedliśmy, to dziękuję bardzo za posiłek. Szkoda, że bez deseru, jestem trochę zawiedziony, no, ale co zrobić? No wiem, dobre tiramisu do polskiego jedzonka. Nam nie zaszkodziło, co? Panie Przewodniczący, może zejdziemy na dół do muzeum sportowego. Jakie pan ma typy na mundial? No właśnie ja nie... Gramy w Rosji. No, to raczej pana ciekawe. Pan sobie wyobrazi, tak oczyma wyobraźni. Moskwa, finał, Polska-Rosja. Myśli pan? I wygrywamy. Możliwe? Kibic sportowy ma to do siebie, że zawsze będzie do końca. Łatwiej, bez Włochów będzie łatwiej, nie? To prawda, drużyna turniejowa. Natomiast wie pan, że ja tam nie pojadę na mundial. Dlaczego? Bo pan byłem ma zakaz jazdy. Jechałem zakaz jazdy do Rosji. Pan Putin, proszę bardzo. To słusznie czy niesłusznie? Co słusznie? Że ma pan ten zakaz. Właśnie, no, z jego budzenia słusznie, a z mojego docenił mnie, można powiedzieć, co robię dla kraju. Dziękuję bardzo. Muzeum sportu. Sport to moja pasja, pan o tym wie. Wiem. Byłem u pana w gabinecie w Brukseli, gdzie ściana się składa z szalików piłkarskich. Nie tylko piłkarskich zresztą. Piłkarskich, żużlowych, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka. Sto kilkanaście szalików, a też sporo koszulek. Ale zainteresowanie sportowe ma pan bardzo silne, ale niekoniecznie uprawia pan sport. A to widać? No nie chciałem to delikatniej wyrazić. Uprawiam i pływanie, i rower. To już prawie, że jakiś tam triatlon. Mamy Bońka, ale Szarmacha, zwanego Diabłem. Strzelał głową głównie, no Grzegorz Lato. Który najwybitniejszy? Tak między Lubańskim a Dejną. O! Oczywiście Zbyszek Boniek, tak Zbyszku, rzecz jasna, wielki byłeś. A jakby pan miał styl gry politycznej Jarosława Kaczyńskiego porównać do któregoś piłkarza, tak jak on grał, to do kogo by pan porównał? Dobre pytanie. Nie ma na to kiedyś słynnego Pele. Zapytali go, panie Pele, gdyby pan był politykiem, to pan by grał na prawym skrzydle, na lewym skrzydle, czy gdzieś tam w środku ataku? A co Pele odpowiedział? Grałbym na pozycji uczciwego człowieka. No to polityk, prawda? Polityk. Jarosław Kaczyński, myślę tak, grający trener. Trenuje. I chyba wchodzi na boisko. Wchodzi. Wchodzi? No oczywiście, że wchodzi. Ale wejdzie przede teraz? Wszystkim, dobre pytanie. Pan namawia, co? Nie ze mną te numery, Brunner. Namawia pan. I namawiam, prezes ma swój rozum. Natomiast myślę, że raczej prezes taki gra w pomocy z inklinacją do strzelania bramek. Te metafory sportowe wysiadają, gdy chodzi o opis Jarosława Kaczyńskiego, ze słowami Henryka Sienkiewicza, które włożył w usta wachmistrza Soroki, który opisywał swojego szefa, czyli Andrzeja Kmicica, Babinicza, mówiąc tymi słowami, które można powiedzieć właśnie o prezesie Kaczyńskim. Nasz pan dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nie lekki.